Archon Wszechwybraniec, czempion wszystkich czterech bogów chaosu. Dziś zmierzy się z prawdopodobnie swoim największym przeciwnikiem. Małym goblińskim wariatem. Witam, z tej strony Gregor. I dzisiaj chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek z bitewnych potworków w grze Total War Warhammer 2. Gdzie dziś Marki Mark przyprowadził swój chaos. Którego dowódcą będzie sam Archon Wszechwybraniec. Przeciwko mojemu gobliniemu szamanowi oraz zielonoskórym, którzy już czekają na niego po drugiej stronie mapy. Jak ta bitwa się potoczy? Przekonajcie się niebawem. A co my tu mamy? Przede wszystkim, jak już zauważyliśmy, jest Archon Wszechwybraniec ze swoimi przedmiotami. Na swoim zaufanym rumaku z ognistą kulą oraz ognistą czaszką, która naprawdę to podobnie zaboli moje oddziały goblinów. Mamy także władców koni Grasantów, z tego co widzimy, razy 5, więc bardzo mocno postawił tutaj Marki Mark na mobilność, choć całą swoją armię postanowił skryć w lesie. Mamy tutaj także opuszczonych, z tego co widzimy, razy 3 przynajmniej, wojowników chaosu z wielką bronią, plugastwo demonów, czyli czwarty oddział właśnie opuszczonych, czyli tylko, że tym razem rorowych, piąty oddział opuszczonych, czyli bardzo mocno idzie tutaj pod opuszczonych Marki Mark, jeden oddział wojowników chaosu z halabardami. To wszystko postanowił Archon posłać na gobliniego wariata, który już raz pokonał Malekita. Ale czy da radę tym razem? No, tym razem nasz goblini i wielki szaman goblinów wraz ze swoimi ulubionymi czarami, myśliwym spojrzeniem oraz wielkim złym księżycem ma ze sobą kolejne zaklęcie, którym jest podstępne dźgnięcie, które może się przydać, żeby przebić się przez pancerze chaosu. I tym razem towarzyszą mu czarni orkowie. Dwa oddziały, dodatkowo mamy kilka oddziałów gobosów, z tego co widzimy razy 4. Dodatkowo mamy grabiących grasantów Morguba, czyli goblińskich łuczników na wilkach rorowych, dwa razy rydwany dzików, dodatkowo goblińscy łucznicy na leśnych pająkach, z tego co widzimy tutaj przy samej armii, dodatkowo kamienne trole oraz jeden oddział debeściaków orków, zaś tutaj jeszcze schowani. Są jeszcze goblińscy łucznicy na leśnych pająkach jeszcze razy 2, więc jak widać troszeczkę mobilności tutaj przyprowadziłem. Ale czy ta mobilność wystarczy, żeby powstrzymać jednak tak dużą mobilność w postaci aż 5 oddziałów konnych grasantów? Bo raczej władców koni, przepraszam. No i jeszcze jest duży szef goblinów na wilczku. Kula ognista Archona no, trafiła w drzewo. Najniebezpieczniejszy przeciwnik w całej grze, którego nawet atomówki z kawenów nie zniszczą. Za to, jak widzimy, grabiący grasanci Morguba ładnie tutaj sieją spustoszenie. Duża szef goblinów już tutaj ich trochę przegania. A mój wielki szaman goblinów na swoim pajączku tutaj oczywuje swoim mściwym spojrzeniem oraz ze grzbietu swojego wierzchowca biednych kowaców koni grasantów, którzy, jak widzimy, no, bardzo mocno obrywają i rydwany pomagają w łapaniu ich. I na razie to władcy koni przegrywają te starcia, jak widzimy, ale to się jeszcze może zmienić. Główny kontynent jednak chaosu dalej jest skryty w lesie, więc ja koncentruję wszystkie swoje oddziały na początek na wyeliminowaniu i zaciągnięciu de facto w ten kąt tych konnych władców grasantów, gdzie jak widzimy, no rydwany sobie bardzo ładnie radzą, a wielki szaman goblinów na tym swoim pająku, jak się jeszcze do nich dorwie, albo dorwie się do Archona, to naprawdę może zaboleć, bo na tym pajączku ten wielki szaman goblinów może nie ma aż tak silnego uderzenia jak Archon, albo to można powiedzieć tak często nie uderza, to jednak jak uderzy, to zaboli. W szczególności, że Archon na tym swoim koniu jest jednak dużym celem, a pająk ma przewagę przeciwko dużym jednostkom. Rydwany tutaj ładnie przeganiają, kolejne spojrzenie poleciało w władców koni. Ognista czaszka próbowała tutaj coś zasiać jeszcze z pustoszenia. Troszeczkę teraz ostrzał wlatuje w Archona Wszechwybrańca. Jak widzimy, kamienne trole jak najbardziej chcą go teraz złapać, pomimo tego, że Archon... Nie, Archon już nie ma ognistych ataków, ma tylko magiczne ataki. Ale ognista kula jednak boli tego dużego szefa goblinów. Wielki zły księżyc uderza w władców konnych grasantów, których jednak to trochę zaboli. I jak widzimy, Marki Mark wyprowadza już swoje ukryte oddziały opuszczonych z lasu. A trole biją Archona i biją go niemiłosiernie. Zaś czarni orkowie, jak się zderzą z tymi opuszczonymi, to ci opuszczeni mogą mieć naprawdę nieciekawie z czarnymi orkami. Moi strzelcy co się tutaj ładnie wymieniają z władcami konnymi grasantów, gdzie gobliny jeszcze próbują dołączyć się do walki.
Wielki Szaman Goblinów dalej pomaga w przeganianiu części oddziałów Marki Marka. Kamienne trole dalej biją dość potężnie Archona Wszechwybrańca. Jak widzimy, władcy koni grasantów no obrywają, a obrywają. Rydwany tak się, że się dołączyły do walki, gdzie gobliny przemieszane z czarnymi orkami, jak widzimy, z łatwością mordują te oddziały opuszczonych. Kamienne trole postanowiły się wycofać pod tym całym ostrzałem. Choć, jak widzimy, w Archona poleciało dźgać i pchać, więc teraz, jeżeli ten duży szef goblinów by się w niego wbił, to bardzo by go to zabolało. Plugastwo demonów próbuje złapać kamienne trole, ale na razie to musi bardziej zwrócić uwagę na to, że obrywa i obrywa jeszcze chciwym spojrzeniem wielkiego szamana goblinów. Władcy koni próbują się tutaj dołączyć do walki. Ognista kula kolejna poleciała dużego szefa goblinów. A jeźdźcy tutaj dalej z goblinami gonią tych władców koni, gdzie jedni tutaj starają się wrócić do walki. Jedne rydwany, jak widzimy, mi się tutaj pozbierały, drugie czekają na swoją okazję. Teraz trole gonią władców koni grasantów. A jak widzimy, mój wielki szaman goblinów rusza na tych opuszczonych. Wojownicy chaosu, przepraszam, z wielką bronią próbują się wbić na zwykłego bossy. Ale są przechwyceni przez czarnych orków, więc przebicie pancerza będzie z obu stron. Pajączek musi się wycofywać, bo jak widzimy, opuszczeni próbowali go złapać wraz z Archonem Wszechwybrańcem oraz wojownikami chaosu z wielką bronią, gdzie wojownicy chaosu z wielką bronią wręcz wchodzą teraz w ten wielki zły księżyc, który jednak ich zaboli. Dodatkowo, jak widzimy, rydwany się dołączają, gobliny też się rzucają do walki, a wojownicy chaosu z wielką bronią muszą przetrwać to, że teraz ogromny pająk wraz z jego jeźdźcem w nich uderza. Tutaj opuszczeni zostali rozgromieni i czarni orkowie prawdopodobnie zaraz się dołączą do walki. Teraz zły księżyc, jak widzimy, no boli tych władców konnych grasantów. W tym czasie, jak widzimy, trolle wraz z jednymi goblińskimi łucznikami przeganiają do końca, przepraszam, dwoma, przeganiają do końca tych konnych władców koni. I Mark ma coraz gorszą sytuację. Oj, bardzo ma coraz gorszą sytuację, bo jak widzimy, no ci wojownicy chaosu z halabardami za chwilę jeszcze się zmierzą z debeściakami, którzy byli trzymani troszeczkę na tyłach. Wielki szaman goblinów teraz się wbije w opuszczonych wraz z czarnymi orkami. Jeszcze, jak widzimy, grabiący grasanci tutaj się jeszcze dołączają. I Archon, no nie ma tutaj łatwego życia, jednak jak widzi wybraniec wszystkich czterech bogów chaosu, tak zwany wszechwybraniec, że jednak ten wielki szaman goblinów, ten wielki zły wariat, to jednak jest wariat, który jednak go tutaj zaboli. Nawet Archon używa swojego zabójcy królów, żeby się wydostać z bycia otoczonym przez takie ilości elitarnych już orków, bo jednak nie oszukujmy się, tutaj głównie już są debeściaki, czarni orkowie z domieszkami goblinów. Władcy koni próbują się tutaj jeszcze dołączyć, ale są jeszcze pod ostrzałem. Wielki szaman goblinów jeszcze pomaga w przerażeniu opuszczonych. I de facto cała armia wszechwybrańca się już tutaj rozpada. Właśnie jak widzimy, Archon próbuje się jeszcze wydostać z dość nieciekawej dla siebie sytuacji. Tutaj widzimy jeszcze jeden rydwan w akcji, tutaj wbija się w konnych władców koni, którzy bardzo się tutaj zawolą. Jedni władcy koni wracają jeszcze tutaj do konfrontacji. Tam w oddali gobliny, które goniły, próbują też coś zdziałać. Ale ewidentnie już tutaj wszechwybraniec musi kombinować, bo jak widać, wielki szaman goblinów na tym swoim pajączku jednak nie był większym przeciwnikiem, niż by się spodziewał. Nie tylko pod względem rozmiaru. Ostrzał wlatuje tutaj Archona Wszechwybrańca, ale jak widać, cała już armia chaosu się już de facto załamała. Dokładnie, cała armia chaosu się załamała, dając moim zielonoskórym zwycięstwo. Muszę przyznać, że koncept z 5 oddziałami konnych grasantów to dobry pomysł, ale nie wiem, czy zwykli by nie byli po prostu lepsi. I jednak wziąć troszeczkę więcej na przykład zwykłych grasantów jeszcze, żeby przytrzymać te gobliny. Bo jak widzieliśmy, opuszczeni to nie jest jakaś strasznie zła jednostka. Ale jak byli po prostu przytłaczani przez te ilości goblinów, żeby ci czarni orkowie mogli spokojnie ich robić praktycznie jeden po drugim. Dodatkowo jeszcze rydwany tutaj jak się wbiły, to troszeczkę też sobie pohasały wraz z debeściakami orków. No i kamienne trole trochę poubijały. To jednak najbardziej tutaj zdziałał wielki szaman goblinów wraz z swoim wielkim złym księżycem, który bardzo ładnie tutaj obijał te oddziały Marki Marka. No i właśnie to, że też tak szybko stracił de facto ten swój argument mobilności, też wpłynęło na jego szanse w tym starciu. Ale cóż,
Mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiejsze starcie. Zapraszam Was na Cytadelę Gregora. Link znajdziecie w opisie. To jest nasz serwer Discordowy, na którym jeżeli chcecie ze mną pograć lub pogadać, to właśnie tam mnie znajdziecie. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze. Ja będę się żegnał. Na razie!